Stacja Łączność. Obwód w sieci marzeń. Witamy wszystkich na prezentacji na przewodniczącą do samorządu szkolnego Adriany Downar. Najpierw zaprezentuję swój program, potem będzie można zadawać do pytania. Jeżeli będziecie chcieli zadać pytania, podnosicie rękę, będziecie mówili do mikrofonu, ponieważ wszystko jest nagrywane. Proszę, Ada. Okej, witam was tutaj wszystkich, ja jestem Adriana Downar, chodzę do klasy 2A i jestem kandydatką na przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Moim zastępcą ma być Michał Szczęsny, który siedzi tutaj obok mnie, jest z klasy 3C i teraz zaprezentujemy wam program wyborczy, czyli to, co zamierzamy zrobić lub prowadzić nadal. Kultura i integracja wśród młodzieży. Mamy w szkole coś takiego jak Areopag Młodych. Ja brałam udział w Areopagu Młodych rok temu i w tym roku i nadal będziemy ciągnąć to wydarzenie, będziemy rozszerzać je o jakieś kolejne szkoły. To jest coś, co na pewno nam się przyda. Uczy, zrzesza ludzi, bo jednak mamy współpracę z różnymi innymi szkołami. Ja dostałam ostatnio jeszcze kontakt do Młodzieżowej Rady Miasta, więc w każdym wypadku jestem z nimi w kontakcie. Jakby coś trzeba było załatwić, to proszę do mnie. Poproszę kolejny slajd. Rozrywka w szkole. Na dobrą sprawę, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale w tym roku i tak ja się tym zajmuję. W tym roku ja robiłam Halloween, ja robiłam Mikołajki. Myślę, że wyszło naprawdę dobrze. Jeśli macie jakieś pomysły na jakieś kolejne eventy, na cokolwiek, to po prostu wystarczy to zgłosić, a ja ze swoją grupą eventową będziemy starali się to zrealizować, o ile to będzie naprawdę przemyślany pomysł, no bo to musi mieć też jakieś fundamenty, tak? To musi być jakoś dobrze uargumentowane. Nie będziemy robili żadnych głupich wydarzeń typu kolejny turniej, no nie wiem, mamy turniej w CS-a, okej. Okay. To jest naprawdę fajne, bo jest bardzo duże zainteresowanie, no ale jak nie będziemy robić w takie pomniejsze gry na przykład, tak? Także jak macie jakiś pomysł na coś naprawdę interesującego, to zapraszam. To jest bardzo trudne zadanie, bo szkoła nie patrzy na to dobrze. Mamy dyrekcję, która jest może troszeczkę restrykcyjna. Ale jak mówiłam, możemy robić właśnie tak różnego typu eventy. Jeśli będziemy robili różnego typu eventy, to jest możliwość, nie jest wielka, ale jest możliwość na to, że po prostu pozwolą nam ubrać się troszeczkę inaczej, jeśli na przykład zachowamy nie wiem, będziemy mieli na sobie kolor czerwony lub jak na przykładzie świąt jakiś właśnie sweterek od babci z reniferem albo coś takiego. Tylko naprawdę wszystko musi być bardzo dobrze uargumentowane. No nie będziemy robić po prostu. Rozprowadziłam ankiety, które niektóre już do mnie wróciły. Był na przykład pomysł kolorowy piątek. Nie ma mowy, nie wypali. Nie damy rady. Nie ma mowy, ale no właśnie, ale jeśli znaczy się, ja będę się bardzo starać, ja mogę pisać podania o różne dni kolorowe, ja niczego wam nie obiecuję pod tym względem, ale będę się starać. Lecimy dalej. Było pytanie, co to znaczą innowacje na plakacie. Na przykład noc filmowa. Ja wiem, że to nie każdy będzie na tak, nie każdy będzie chętny, żeby przyjść, ale jeśli dobrze to rozegramy, to myślę, że naprawdę mogłoby wyjść, tylko będziemy potrzebowali trochę czasu, dobrej organizacji, ludzi chętnych i nie możemy tam zrobić bałaganu. Bo jeśli raz zrobimy, a nie wyjdzie tak, jak powinno,
to na pewno drugi raz nie pozwolą nam tego zorganizować. I mam nadzieję, że się uda. O, żeby wszyscy usłyszeli. Mamy naszego Facebooka. Mamy radiowęzeł podobno w szkole. Ale nie do końca go używamy. Rozmawiałam już z niektórymi osobami na temat radiowęzła i myślałam, żeby uruchomić go, ale w celach informacyjnych. W sensie, jeśli coś będzie trzeba na przykład ogłosić, tak takie coś na przykład jak właśnie teraz jest debata, to można to zawsze powiedzieć na przerwie raz, dwa razy, trzy, więcej, nie wiem. Po prostu powiedzieć to. I jeszcze dodatkowo, pamiętacie jak na święta była muzyka na korytarzach w czasie lekcji? Ale była. Takie coś też możemy wprowadzić. To nadal jest o radiowęźle. Nie. Okej. I teraz tak. Szkoła to nie tylko budynek. Szkoła to jesteśmy my. To są uczniowie, nauczyciele. Tworzymy to wszystko razem i nie obejdzie się bez dobrej komunikacji. I jeśli cokolwiek będzie trzeba zrobić, jeśli będziecie mieli jakikolwiek problem, zawsze możecie się do mnie zgłosić. Ja wam pomogę. I teraz chciałam podzielić samorząd na przykład, to znaczy bardzo go zwęzić na takie sekcje. Sekcja eventowa, która jest i działa. Sekcja informacyjna na przykład, która obsługuje Facebooka i która obsługuje radiowęzeł. Mamy ZSL TV. To też by wchodziło w tą sekcję. To znaczy, jeśli my byśmy czegoś potrzebowali, to zgłaszalibyśmy się na przykład do nich albo oni do nas. I jak mówię o komunikacji, osoby wyznaczone, które będą odpowiadały na wasze pytania, jeśli będziecie mieli problem z jakimś nauczycielem albo między sobą. Takie coś się zdarza, ale po prostu myślę, że po prostu nie każdy o tym mówi. Ale jeśli byście mieli jakiś problem, to będą wyznaczone osoby, do których należy przyjść, powiedzieć i postaramy się to jakoś załatwić. I to na dobrą sprawę chyba wszystko. W szkole można wprowadzić bardzo dużo rzeczy, ale trzeba do tego chęci i ludzi. I myślę, że będę dobrym kandydatem, ponieważ ja tego chcę. To znaczy, chodzi mi o to, że jak ktoś czegoś nie chce robić, a jest zmuszony do tego, to nie zawsze wychodzi tak, jak trzeba. A jeśli ja chcę pełnić tą funkcję, to na pewno pójdzie mi lepiej niż ktoś, kogo do tego zmuszają, tak? No i to wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, Adzie. Widzę, że tutaj chce bardzo dużo zmienić i rozruszać naszą szkołę. Natomiast teraz jest czas na pytania. Tam jeden kolega ma pytanie. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam pytanie. Trochę głośniej. Na arenie szkolnej, jak i naszej krajowej wiemy, że władza dużo obiecuje, a potem się z tych obietnic nie wywiązuje. Ja się pytam o konsekwencje, jeżeli się pani nie wywiąże ze swoich założeń programowych. Wiedziałam, że takie pytanie padnie. I chciałam zauważyć, że tutaj nie ma rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrealizować. Zrobiłam ankiety, niektóre już do mnie wróciły. Były pomysły, ławka na palarni. Więcej dziewczyn w szkole. No ja wam tego nie załatwię, ja tego nie obiecuję. Poza tym palarnia to nie jest teren szkolny przede wszystkim. A coś takiego jak noc filmowa, coś takiego jak radiowęzeł, który będzie działał troszkę lepiej niż teraz, lepsza komunikacja, to jestem w stanie to zrobić. Wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić, ale nie zrobię tego sama, tak? Jesteście mi do tego też potrzebni. Jeśli będziecie tylko krytykować, że się nie wywiązuje, a nie pomagać, no to ja nie jestem cudotwórcą. Ja tego sama nie zrobię. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie?
Maćku? Jak według ciebie mają wyglądać spotkania z trójkami klasowymi? Jak ma przebiegać w ogóle komunikacja? Spotkania z trójkami klasowymi organizowane były w piątki, jeśli dobrze pamiętam, i myślę, że raczej bym to pociągnęła raz w miesiącu lub jeśli zajdzie taka potrzeba, jeśli będzie po prostu jakieś wydarzenie, jeśli będzie coś, co trzeba nagłośnić, zrobimy dodatkowe spotkanie. Będzie to przekazane na pewno przez Facebooka, do którego każdy z was ma dostęp. Tak mi się przynajmniej wydaje. I na przykład przez ten radiowęzeł, który bym chciała uruchomić. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Dzień dobry. Ja mam pytanie dotyczące czegoś, właściwie czegoś, kwestii, która na pewno gryzie w sumie wszystkich uczniów. Co zamierza pani zrobić z Wi-Fi w szkole? Jesteśmy praktycznie technologiczną ostoją, jesteśmy świątynią technologii w Gdańsku, a uczniowie nie mają dostępu do sieci. Jeśli każdy uczeń miałby dostęp do sieci, to jak wolno ona by działała? Nie mam, ale to nie zależy już ode mnie. Wi-Fi szkolne, czyli ja nie miałam tego w programie. Ja dlatego wolałabym nie poruszać tego tematu. Znaczy ja może odpowiem koledze. Ten temat już był poruszany był rok wcześniej. Temu, dwa lata temu, chyba nawet trzy lata temu. I chyba każdego wszystko roku. Się ograniczało do tego, że nie każdy chciał płacić, że ze względu na to, że niektórzy mają swój własny transfer, inni by z tego korzystali. Potem były mówienia, że inni by korzystali na, że tak powiem, na cudzesa od na, jakby na konto innych i po prostu to organizacyjnie nie było do zorganizowania. Po prostu ludzie nie chcieli się zrzucać, były składki klasowe, niektóre wynosiły, w niektórych klasach zrzuciły się 5 osób, tak? Była składka po 10 zł, chyba tak była wyznaczona i klasy po prostu się nie składały. I to nie jest do zorganizowania według mnie w tej szkole. Dziękuję. Czy ktoś chce jeszcze poruszyć jakąś sprawę? Bądź co bądź, na nocy filmowej musi być jakaś opieka. Jak skłonisz nauczycieli do tego, żeby przyszli zerwać noc? Jeśli... Bardzo ładnie ich po... Nie. W szkole są różne wydarzenia i każdy się tym zajmuje. To znaczy, nie każdy się tym zajmuje, ale zajmują się tym nauczyciele, którzy chcą się tym zajmować i którzy albo się poświęcają, żeby zrobić to dla uczniów. My robimy coś dla nich, oni robią coś dla nas. Myślę, że raz na jakiś czas, a te nocki filmowe nie będą tak bardzo często, nie będzie problemu poprosić jakiegoś nauczyciela, żeby przyszedł i się nami zaopiekował. To znaczy, mówiłaś o radiowęźle i ja bym chciała, żebyś powiedziała o tym coś więcej. Co byś, jak ty to widzisz i jakie masz zamiary w tym kierunku? Jak mówiłam, rozmawiałam już o tym z osobą zajmującą się tym na co dzień. Nie będę mówić dokładnie kim, żeby potem nie było jakichś pretensji. Nie no, ale radio ma prezesa i tak dalej. Wszyscy okay. Tam wiedzą, kto zajmuje swoją funkcję, więc no. Po prostu nie chcę nieścisłości, tak? Będzie, to znaczy, chciałam, że, tak jak powiedziałam, chciałabym, żeby radiowęzeł działał na podstawie głównie informacyjnej, tak? Żeby to nie była jakby, to nie ma być puszczanie muzyki na korytarzu podczas przerw, bo to może ludziom po prostu przeszkadzać. Nie każdy lubi dokładnie tą samą muzykę. Myślę, że byłoby bardzo dużo skarg na to, a czemu puszczacie to, a czemu nie puszczacie tamtego. I po prostu to nie będzie miało sensu, ale na przykład tak jak były Mikołaj, jak były święta i były puszczane kolędy, to raczej to nikomu nie przeszkadzało, a wychodziłeś sobie podczas lekcji na przykład do toalety i słyszysz jakieś tam jingle bells w tle. I jest to na przykład... Mi się to podoba. Myślę, że większości się to spodoba. I nie jest to jakiś większy problem, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby to zrobić, tak? A w kwestii informacyjnej też nam się przyda, bo nie zawsze wszyscy w szkole wiedzą o każdym wydarzeniu, nie wiedzą, kiedy są spotkania.
chociażby nasza frekwencja na tych spotkaniach też nie jest jakaś zatrważająca. Ale myślisz, że radiowęzeł będzie miał takie przebicie na przerwie? Bo na lekcjach tak, jeżeli wyjdziesz, jest spokój ogólnie na korytarzu i tak dalej, słyszysz to. W sumie, jak byłam w Wigilii, no to było to głośniej puszczone, że wszyscy przechodzący też to słyszeli. Ale w normalnych dniach nie możemy sobie na to pozwolić, żeby to tak głośno leciało, czy tam było puszczone. Myślisz, że to będzie miało się przebicia? Czy myślisz, żeby zrobić z tym coś nowego? Czy coś, nie wiem, jakoś poruszyć? A mówisz teraz o muzyce? Nie, czy mówię chociażby o informacjach, no bo to nie będzie słyszalne, skoro muzyka jest... Myślę, że jak puszczą... Kolędy na przykład nie były słyszalne, kiedy były na przerwach. Wychodziłaś na przykład do toalety i je słyszałaś, bo był spokój, rozumiesz, nie? O co chodzi? Mm-hmm. I tak samo będzie z informacjami. Myślałam o tym, ale myślę, że jak na przykład powtórzymy to jednego dnia na którejś przerwie, albo na przykład na Facebooku damy ogłoszenie, że mówimy... To znaczy damy informację o tym, co chcemy zrobić któregoś tam dnia, bo wiemy, że będziemy przypominać to na jakiejś danej przerwie, powiedzmy, i przypomnimy raz, dwa, przypomnimy trzy. Nie jestem pewna, jak to wyjdzie. Jeśli się nie sprawdzi, zrezygnujemy z tego. Jeśli się sprawdzi, to bardzo będzie fajnie. Myślę, że... Do wypowiedzi Agaty. Myślę, że Agacie chodziło o natężenie głosu na przerwie. Hałasu na przerwie. Hałas... Myślę, że właśnie te komunikaty nie miałyby racjonalnej siły przebicia przez jazgot, jaki panuje na holu w trakcie przerwy. No i w sumie to też chyba nie chodzi o to, żebyśmy my, samorząd przypominał na Facebooku, że ogłoszenie będzie nadawane na przerwie, wysłuchujcie tego. Wymyślam to na bieżąco. Staram się was zrozumieć. To jest wszystko do przedyskutowania. To nie są pomysły, które ja wprowadzę twardą ręką. Jeśli coś wam się nie podoba, zawsze możemy to wszyscy razem ustalić, tak? Od tego mamy samorząd i spotkania, na których będziemy ustalać i podejmować decyzje. Wspomniałaś o współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Gdańska. Jak taka współpraca miałaby wyglądać? To byłyby jakieś wydarzenia, czy jak? Jeśli chodzi o Areopag Młodych, dostałam maila od jednej dziewczyny i prosiła mnie o to, żebym informowała ją o każdym naszym wydarzeniu większym, które na przykład chcemy rozszerzyć nie tylko na skalę naszej szkoły, ale na coś poza nią. I Adrianna powiedziała mi wtedy, że byłaby zainteresowana współpracą i że zawsze mam, że powinnam się z nią skontaktować, jeśli oczywiście dyrekcja będzie na tak i będzie to coś naprawdę sensownego, a nie po prostu coś, co jest tylko wewnątrz szkoły. Proszę. Witam, Grzegorz Stankiewicz, jestem ze Starsi Łączność. Może na samym początku chciałbym podkreślić taką dosyć znaczącą istotę tego, że może nie do końca pani rozróżnia tutaj kwestię radiowęzła, a kwestia Stacji Łączność, gdyż Stacja Łączność to jest radio internetowe, które działa na zewnątrz jakby szkoły, a radiowęzeł to jest to, co mamy w szkole. Ale jednak ja nie o tym dzisiaj chciałem. Chciałbym też zadać pytanie panu Michałowi Szczęsnemu, jak on widzi swoją rolę w roli przewodniczącego samorządu. Jakie może on ma pomysły na zadziałanie tego, żeby to wszystko ruszyć czy skoordynować. Także jestem ciekawy. Co do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego naszego samorządu, przede wszystkim mam zamiar wspierać przewodniczącego w jego założeniach. Jeśli coś będzie trudne do osiągnięcia jako jedna osoba, mam zamiar włączyć się aktywnie właśnie w to, co nasza może przyszła pani przewodnicząca wymyśli. Przede wszystkim chciałbym być głosem wsparcia i też takim jakby łącznikiem między wami, uczniami, a samą przewodniczącą, która nie zawsze będzie miała czas, żeby wszystkich wysłuchać. Dobrze, dziękuję. Może jeszcze takie jedno pytanie do pani Adriany, jeszcze sobie pozwolę zadać. Przed chwilą, jeżeli chodzi o, nawiązując do nocy filmowych, powiedziała pani, że wszyscy uczniowie by się tym bardzo chętnie zajmowali i tak dalej.
Jednak ja póki co nie widzę, żeby wszyscy uczniowie tutaj się tym czy zajmowali, czy ogólnie podejmowali jakiekolwiek działania, więc może pytanie będzie bardziej z tej strony. Jak chciałaby pani przekonać uczniów do tego, żeby zaangażowali się w jakieś działania w szkole, pomagali pani zorganizować różne eventy oraz ogólnie rozwijać całą pracę samorządu? Ja na początku powiedziałam, że nie każdy będzie chętny na takie wydarzenie i ja nikogo nie zmuszam. To się zgadza, oczywiście, tak, to tak pani powiedziała na samym początku. Jednak jeżeli będą osoby chętne, no to jednak oczywiście muszą zostać jakoś ukierunkowane, czy musi zostać okazana jakaś mobilizacja z pani strony do tego, czy oczywiście pomoc do tego, jakby pani chciała to zrobić z nimi jakiekolwiek właśnie tam działania czy coś takiego. I jak ta pomoc, czy tam nawiązywanie relacji miałoby wyglądać właśnie z pani strony? Jeśli chodzi o pomoc w organizacji eventu, to istnieje coś takiego jak grupa eventowa i ona się tym zajmie na pewno. Jeśli chodzi o to, żeby ludzi zainteresować wydarzeniem, to możemy wprowadzić na przykład ankiety, jakie filmy chcielibyście oglądać, żeby każdy był usatysfakcjonowany. A jeśli nie będziesz chciał iść na jedną noc, bo powiedzmy temat ci nie odpowiada, możesz zawsze iść na inną. One też nie będą bardzo często, bo filmy muszą być z legalnego źródła i będzie trzeba albo je wypożyczyć skądś, czyli będzie też jakby taka symboliczna opłata, powiedzmy 2 złote za wejście i obejrzenie filmu. No chyba, że macie na DVD, ja nie wiem, jak dokładnie to wygląda prawnie, ale dowiem się. Tak? No w każdym razie myślę, że o zainteresowanie raczej nie trzeba się martwić. Proszę bardzo. Witam, Stanisław Kowalczyk. Jestem z klasy pierwszej H. Chciałem się zapytać, może masz takie pomysły, jak umilić życie uczniów? Chciałbym się zapytać o takie uproszczenia, proste jakieś rzeczy dla wszystkich, bo ty masz pomysły dla jakichś grup zainteresowanych, nie wiem, eventy jakieś halloweenowe, tak, świąteczne. Nie wszyscy są tym zainteresowani. Macie w programie jakieś uproszczenia, które miałyby poprawić działanie wszystkich uczniów, umilić im przerwę na przykład? Przepraszam bardzo. Nie, spokojnie. Ja jestem opiekunem samorządu, może nie wszyscy mnie znają. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Przytarska. Słuchajcie, bo to pytanie tak właściwie tutaj chciałabym skomentować, nie obraź się dobrze. Samorząd to jesteście wy. Wy jako społeczność szkolna jesteście samorządem. Adriana chce być przewodniczącą, czyli osobą, która jakby przekazuje nam, nauczycielom dyrekcji, wasze pomysły i wasz głos. Więc jeśli potrzebujecie czegoś, co wam umili czas, chcecie czegoś nowego, to zgłaszajcie te pomysły do przewodniczącej, a nie oczekujcie, że ona wam wszystko zaproponuje, tak? Bo to jest jej rola też, żeby zbierać wasze pomysły i jakby kolekcjonować je i potem segregować, nie wiem, rozmawiać z nami, tak, i prowadzić ku temu jakieś działania, a nie proponować wam gotowców dawać na talerzu, tak? Pamiętajcie o tym. Okej. No ja rozumiem panią, tak, tylko że dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, żeby wysłuchać jakby ogłoszenia Ady, co zamierza wprowadzić, przedstawić jakie zmiany wprowadzić w życie, tak? Okay. Nie wiem, na przykład dla mnie bardzo dużym problemem są tłoki, czy osoby, nie można powiedzieć siedzące, leżące na ziemi. Jak chcę przejść na lekcję, po prostu muszę skakać nad nimi, żeby przejść, tak? Na przykład więcej ławek na korytarzach byłoby bardzo dużym plusem, jeśli udałoby się wprowadzić, oczywiście. Więcej ławek, okej, okay. I to jest twój pomysł. Więc to będzie trzeba raczej przedyskutować, bo jak zauważyłeś, ja tego nie mam u siebie. I ja jeszcze nie przemyślałam tego, a teraz odpowiadam wam wszystko z głowy i nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest wykonalne, czy to jest niewykonalne. Myślę, że jest, ale ja nie jestem w stanie ogarnąć 800 osób, bo chyba właśnie mniej więcej tyle jest uczniów w naszej szkole. Nie mogę im powiedzieć, a wy macie nie leżeć na ziemi, bo inni nie mogą chodzić.
To ja bym się chciała odnieść do pytania kolegi. No niestety nie jesteśmy w stanie nic zrobić z tym, znaczy sam Ada nie będzie raczej w stanie nic zrobić z tym, żeby uczniowie nie pokładali się na, że tak powiem, korytarzach, bo to po prostu jest zwykła ludzka kultura, że jeśli ktoś rozwali i ktoś widzi, że idzie, to powinien wziąć, usiąść prosto i przepuścić taką osobę. Więc to naprawdę moim zdaniem nie jest od Ady zależne. A ławki na korytarzach może i są do zrealizowania, ale to uczniowie też powinni sami myśleć, że nie powinni zajmować 3/4 korytarza. Dziękuję. No tak, to jest sprawa kultury, tylko że jeśli nie mają gdzie siedzieć, nie wiem, nogi ich bolą, są zmęczeni, no to co mają? Siedzisz 45 minut na lekcji i bolą cię nogi. Tak? Oddaję koledze. To ja się tutaj tak delikatnie wtrącę. Nogi to mogą nie boleć, ale za to po 2 godzinach elektrotechniki z cudowną profesor Smoczyńską głowa już nie myśli. Także kultura już wtedy schodzi na dalszy plan. Bardziej to już jest próba przetrwania tej przerwy. Także ciężko. Ja jeżeli przerwę i się na chwilę wtrącę, chciałem powiedzieć, że po 2 godzinach u pani Smoczyńskiej ja byłem najbardziej... najbardziej zrelaksowanym człowiekiem na świecie. A propos tego korytarza, jak ludzie siedzą, tak jak Ada to słusznie założyła, znaczy zauważyła, no siedzimy 45 minut na lekcji, później 10 minut siedzimy na korytarzu, więc nogi nie za bardzo mają za co nas boleć. Ale jest taka pewna zasada, jeżeli ktoś siedzi na drodze, to po prostu staranuj go, no. Albo go poproś, albo mu skopa w nogę, no tyle. Zakryjemy twarz, nie będzie widać, przewodniczący. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Więc jak widzimy, Adam ma duże plany, na pewno nie chce działać sama, chce działać z wami. Wy musicie również się zaangażować, wy musicie również wyjść własną inicjatywą. Ona będzie tylko przekaźnikiem informacji, tak jakby, i starała się je zrealizować. Ma duże chęci, duże plany, lecz jeszcze nie może działać. To wy zdecydujecie, czy będzie mogła działać. Na wyborach 29 stycznia. Dziękuję bardzo. Stacja Łączność. Odsłuchaliśmy przed chwilą debaty, a teraz debata po debacie. Z tej strony wita was Jan Leśniewski. Przede mną są trzy osoby, które były na tej debacie i chciałyby wypowiedzieć swoje stanowisko. Jest z nami Julia, jest z nami Łukasz, jest z nami Marcin. Słuchajcie, powiedzcie mi, co sądzicie ogólnie na temat tej debaty, jak ona przebiegała. Co byście zmienili, a co nie? Debata była dobrze zorganizowana. Uczniowie zjawili się, ustawili i wysłuchiwali przemówienia. Oprócz samej Ady wypowiedział się także i dwóch jej towarzyszącej osoby i opowiedziały, co będą robiły. Czy forma tej prezentacji, która się pojawiała w tle, która pokazywała plan wyborczy Ady i sposób odpowiadania i odpowiadał wam? W sensie, chodzi mi o to, czy treściwie odpowiadała na wasze pytania. Myślę, że prezentacja była krótka, zwięzła i na temat. Aczkolwiek odpowiadanie na pytanie w wielce politycznym stylu. Mianowicie mam na myśli, iż unikała niektórych odpowiedzi, ale zrobiła to bardzo plastycznie i wręcz niezauważalnie. Ja to bardzo dobrze rozumiem, tak, ale zauważ, że ona w ogóle nie była przygotowana na tą rozmowę. To była czysta, spontaniczna rozmowa. Bardzo sądziłem, że to było bardzo naturalne, lecz no, tak jak to wyglądało, było bardzo naturalne i Ada moim zdaniem bardzo konsekwentnie odpowiadała na wszystkie zadane pytania. Ona pod względem technicznym była przygotowana dobrze, jednakże nie przygotowała się nerwowo. Nieraz reagowała wręcz złością na zadane pytania, co nie wyglądało zbyt dobrze. Ale o jaką złości chodzi, panie Łukaszu? Brakowało jej również takiej perswazji, wiesz, wypowiedzi. Dobra, ona moim zdaniem była bardzo zestresowana. Miej to zawsze na uwadze. No stres z pewnością działał na jej niekorzyść. Z tym, że no, powinna się nieco bardziej hamować. Patrząc na to, że ona jest dopiero w drugiej klasie naszej szkoły, czyli tak naprawdę jest dopiero po pierwszym semestrze, czyli łącznie 1,5 roku spędziła tutaj,
A ja obserwując ją, nie widziałem zbyt często, żeby wypowiadała się do jakiejś większej liczby osób, więc miała prawo się trochę denerwować, bo myślę, że nie ma jakby doświadczenia przed jakimś większym gronem publiczności. Myślę, że też na stres wpłynęło to, że pytania były też często zadawane zbyt natarczywie. Pytania były skierowane tak wprost, jakby ktoś chciał, żeby ona się zakłopotała. Ktoś specjalnie poruszał tematy takie, które ona się mogła nie przygotować. Ona całą część wypowiedzi skupiała się na swoich punktach, które miała zawarte w planie. Co sądzicie na temat tych punktów? Czy ona mówiła o komunikatywności, o podziale samorządu na role, o nowych technologiach jakichś, czy jakichś nie wiadomo jakich eventach w szkole, które kiedyś były, ale jednak nie wyszły. Co sądzicie na ten temat? Myślicie, że to wypali to, co ona tam zapowiadała? Na pewno jest prawdą, że dostała parę dosyć niewygodnych pytań. Co prawda kierowała się jakby swoimi punktami, miała powiedzmy taki plan swój wyrobiony, więc moim zdaniem jej wszystkie wypowiedzi były dość krótkie, znaczy miały dość bardzo krótki obszar, niezbyt chciała wyjść poza swoją taką strefę komfortu wypowiedzi, no po prostu nie chciała odpowiadać na wszystkie niewygodne pytania i starała się wszystkie swoje pomysły tylko omawiać. Tutaj muszę się zgodzić z moim poprzednikiem, że właśnie odpowiadając na pytania, większość, które nie dotyczyły jej planu wyborczego, po prostu wypierała. Może jest to dobre rozegranie, może nie, lecz co do samego planu, byłam zwięzły i zawarła w nim to, co wie, że zrealizować jest w stanie. Może punkty nie wszystkim mogłyby imponować, czy być jakieś innowacyjne, aczkolwiek są do zrealizowania, więc nie daje również pustych tajemnic, obietnic. Zdecydowanie wybrała rozsądne przedsięwzięcia, które są możliwe do zrealizowania. Nie obiecywała nic z tego, czego nie mogłaby dokonać i dobrym punktem było też to, że od razu mówiła, jeśli nie będzie czegoś w stanie zrobić, nie mydliła oczu. Moim zdaniem, jeśli już mogę jej wypowiedzieć, to ona bardzo mocno się trzymała właśnie tego, co zakładał jej plan i była bardzo dobrze przygotowana z tego, co jej punkty zakładały, lecz nie była przygotowana na pytania z zewnątrz jej planu wyborczego. Tak? Ona nie poruszyła wszystkich tematów, więc można było się spodziewać tego, że ktoś zada pytanie o jakiś inny temat, jakąś zewnętrzną sferę, a jednak ona nie przewidziała tego i nie przygotowała się. Słuchając tej debaty można bardzo szybko wyłapać, że bardzo często pojawia się i powtarza się słowo radiowęzeł. Co chwilę było radiowęzeł, coś on będzie puszczał, będzie muzyka i tak dalej. I tak naprawdę ona, mówiąc o radiowęźle, też porusza tematy szkolnego radia. Mam wrażenie, że ona myliła te tematy, ale może tak ona specjalnie zakładała. Co o tym sądzicie? Czy ten radiowęzeł faktycznie wypalił w naszej szkole? Najpierw trzeba zacząć, że troszkę to wynikało z jej niewiedzy na ten temat, gdyż myślała, że radiowęzeł i same radio to jest ta sama kwestia, natomiast radio jest zupełnie osobnym organem, to jest radio internetowe, ile się nie mylę. W takim wypadku jak mogła się wypowiadać na ten temat, gdyż nie miała wystarczających informacji. Natomiast sam plan, sama idea tego radiowęzła, o którym mówiła, jest moim zdaniem bardzo potrzebny, gdyż ten przepływ informacji byłby znacznie szybszy, no i szybciej każdy by się dowiadywał, o co chodzi w szkole, jakie są jakieś eventy, czy różne inne sprawy. To prawda, że Ada nie rozgraniczyła tych kilku spraw, a mianowicie radiowęzła i radia naszego, jak również i ZSU TV, bo potrafiła kilka razy wmieszczać również to w jej wypowiedź. Aczkolwiek no rzeczywiście pomysł z radiowęzłem lepszą informacją, przepływu informacji dla uczniów jest dobry. Ze względu chociażby na to, że nawet w mojej klasie zdarzały się pytania, a to już są wybory? A kiedy było zgłaszanie się na kandydata? Bo na przykład też bym chciał. Były ogłoszenia na tablicy, nie, pojawiały się czasem, rzadko na Facebooku, ale ile z nas zagląda na tą tablicę? Ile z nas jest w stanie jakiekolwiek informacje od szkoły pobrać? Dlatego myślę, że radiowęzeł byłby dobrym rozwiązaniem, lecz Ada tutaj nie ma konkretnego planu, co również na sali jej zarzucono, że chce coś z tym radiowęzłem zrobić, ale ja z jej wypowiedzi wywnioskowałam to, że ona chce coś zrobić, nie do końca wie co, więc liczy na nasze pomysły, na naszą pomoc, co jest okej, bo to jakby
włącza uczniów do pracy i funkcjonowania szkoły, lecz ona w swoim programie wyborczym zostawiała kilka punktów, które są do opracowania, do omówienia i są tylko ogólnikami, co mnie osobiście raziło. No właśnie, ona nie miała takich konkretnych pomysłów, więc nie wiem, czy to była celowa taktyka, czy... No nie wiem, moim zdaniem to było jakieś niedopatrzenie, niedopracowanie z jej strony. Ja oczekiwałem konkretnych pomysłów, konkretnych rozwiązań, no niestety zapewniła nam tyle, że sami powinniśmy kierować się do niej z jakimiś pomysłami. To wcale niekoniecznie jest złe. Ona jest kandyduje na przewodniczącą samorządu, więc powinna pytać samorządu o zdanie. Samo wykorzystywanie radiowęzła też jest bardzo dobrym pomysłem, ze względu na to, że nie każda szkoła może się tym pochwalić i może być radiowęzeł nawet punktem rozpoznawczym szkoły, co z pewnością wpłynie dobrze na jej reklamę. Rzecz w tym, że radiowęzeł cechuje się czymś takim, że ono nadaje na korytarzach. Jak wiadomo, korytarze szkolne, jak i sama szkoła nie jest zbyt dobrze pod względem akustycznym. Nie jest tam zbyt dobrze. I tak samo nie jest jakby cały obszar tej szkoły zapewniony w zasięgu naszych głośników. Chociażby przedsionek szkoły, czy tak zwana palarnia. Tam nie będzie słychać tego, a jednak uczniowie tam najwięcej czasu spędzają na tych przerwach i pomijając jeszcze fakt, że szkoła nie jest objęta całym zasięgiem, jest dość głośno na korytarzu. Uczniowie rozmawiają, puszczają muzykę często przez głośniki i jednak ten przekaz, który będzie puszczany przez te głośniki, może nie dotrzeć do każdego ucznia, nie każdy po prostu może to usłyszeć, bo pamiętamy spot wyborczy z zeszłego roku prowadzony przez pana Miksa i jednak to było puszczane na korytarzu, ale jednak to nie każdy to usłyszał i też nie każdy się tym przejmował, coś leciało w tle, ale też nie każdy zwracał uwagę na to, czy coś tam leci, czy to jest warte uwagi. Ale okej, teraz zostawmy może temat radiowęzłu, ale zostańmy przy temacie ogłoszeń. Mamy telewizor na drugim piętrze, na takim placu rekreacyjnym, że tak powiem, który został świeżo nam otwarty. I tam też są puszczane ogłoszenia. I powiedzcie mi ze strony jakby uczniów, którzy przesiadują tam często, czy czytacie te ogłoszenia? Czy ten telewizor jest dobrym pomysłem? Czy jednak właśnie trzeba jeszcze szukać jakiejś trzeciej alternatywy dla tych ogłoszeń, żeby one docierały do każdego? Z pewnością trzeba szukać trzeciej alternatywy. Telewizor jest, ale nie zawsze jest ani czas, ani miejsce, żeby do niego dotrzeć. Duże grupy ludzi się skupiają w tamtym miejscu, więc odczytanie z niego informacji jest co najmniej niekomfortowe. To jest jedna sprawa, ale druga kwestia jest taka, że uczniowie po prostu bawią się tym telewizorem, gdyż on jest po prostu dostępny do manipulacji. Każdy może w nim coś zaingerować. Często jest on wyłączany lub różne dziwne żarty są tam wyświetlane, więc no, moim zdaniem trzeba znaleźć jakąś alternatywę. Może ten radiowęzeł sprawdziłby się. Trudno powiedzieć. Ja akurat jestem zwolenniczką telewizora, a nie radiowęzła, gdyż szybciej przykuwa nasz wzrok niż jakiekolwiek komunikaty poszczególne, bo tak jak już przewodniczący naszej rozmowy zauważył, są one po prostu niesłyszalne. A jednak telewizor, to co jakiś czas siedząc na korytarzu, ucząc się do elektrotechniki, zdarza nam się zerknąć na ten telewizor, coś z niego wyciągnąć. Ja uważam, że to jest całkiem niezły pomysł i nie powinniśmy się go pozbywać, ewentualnie go naprawić, bo no jest kilka błędów czy z nimi problemów. Rozumiem, czyli jakby każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety, ale tak podsumowując jakby tylko ten temat, wolelibyście, żeby rozwinąć radiowęzeł pod względem na przykład głośniejszego nagłośnienia, czy jednak wolelibyście na przykład dodać drugi telewizor, a może jedno i drugie? Moim zdaniem należy zainwestować w radiowęzeł. No gdyż nie wiem, dlaczego pani uważa, że telewizor jest trafniejszym... Jesteśmy wzrokowcami. Jesteśmy wzrokowcami, szczególnie mężczyźni, a w ZSL jest pełno mężczyzn. Natomiast radiowęzeł dotarłby do większej ilości odbiorców, tak? Tylko pod warunkiem, że nagłośnienie byłoby wystarczające, żeby każdy mógł je usłyszeć. Wtedy no, moim zdaniem więcej osób by usłyszało i dowiedziało się wszystkich nowinek, tak? Skoro jest jeden telewizor, to ile może z niego korzystać osób na raz? 10 grupka? 15? No nie no, umówmy się, że wiele osób to
widzi. Jak wiemy, gdzie możemy zasięgnąć informacji, tak jak jest z tablicą, to niekoniecznie do tego nawet podchodzimy i dlatego tutaj telewizor jest na minus, ale z radiowęzłem jest problem tego, że nikt tego nie będzie słyszał, nikt nie słyszy, nikt nie może z tego pobrać żadnych informacji, z telewizorem to jednak ktoś zerknie, przekaże reszcie klasy, tak jak do tej pory nawet nam się zdarzało, więc uważam, że telewizor jest lepszą alternatywą, bo radiowęzł jest niesłyszalny, zainwestować nie, tak jak już powiedział przewodniczący, w lepszą głośność tego radiowęzła byłoby świetnym rozwiązaniem, ale skończyłoby się na jednej wielkiej kakofonii na korytarzach. Bo myślę, że słysząc głos z radiowęzła, niewiele osób by się ściszyło, żeby ten głos usłyszeć. Wręcz przeciwnie, byśmy zaczęli się przekrzykiwać. Uważasz, że uczniowie łączności są jak jakieś zwierzęta? Nie. Szybciej, że jesteśmy ignorantami. Kończąc temat, może ogłoszę, bo przyczepiliśmy się jak rzep psiego ogona do tego tematu. Ostatnie pytanie w naszej debacie, po debacie. Czemu tylko jedna osoba kandydujecie? Jak myślicie, czy uczniowie w naszej szkole boją się tej funkcji, wstydzą się, czy na przykład mają strach przed kandydaturą Ady, że liczą na sromotną klęskę, a może, nie wiem, może macie jakieś inne pomysły, dlaczego jest tylko jeden kandydat na przewodniczącego samorządu uczniowskiego w naszej szkole? Może to się wiąże także z poprzednim tematem, to nie było zbyt dobrze rozgłoszone. Było ogłoszenie postawione i nie każdy przeczytał. To nie ma co wymagać od ludzi kandydowania, jeśli nie orientują się w tym, że kandydaci są potrzebni. A nigdy nie rozważałeś takiej opcji, że może by to być jeden wielki spisek? może to jest spisek, nie wiem. Nie uważasz, że niektórzy mogliby na tym coś zyskać? No oczywiście, no korzyści płynące z zostania przewodniczącym samorządu nie, są ale ogromne. Wysłać taką swoją marionetkę? No miasto z pewnością. Przepraszam, od strony nauczycieli, uczniów, czy... Od strony uczniów oczywiście. A, to dlatego wysłaliśmy nie tylko wiem. Jedną. Może Ada ma zaplecze dyrekcji za sobą i została jakoś tam... szczególnie było naciskane na nią, na to, żeby ona zaczęła kandydaturę. Dobrze, to kończąc już tę debatę, dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że każdy uczeń wyciągnie swoje wnioski po naszej rozmowie i po debacie z Adą. No i czekamy tak naprawdę na wybory, a później na wyniki. Może jeszcze ktoś się zgłosi, może jeszcze ktoś będzie chciał konkurować z Adą. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam, Jan Leśniewski. Stacja Łączność.